Do Sejmu trafił projekt przyszłorocznego budżetu. Premier chce ciąć wydatki m.in. na IPN i Kancelarię Prezydenta. Uzasadnia to pomocą dla powodzian. Z pałacu płynie sygnał, że to zabieg PR-owy. Dyskusja toczy się też wokół budżetu na bieżący rok, w którym brakuje nawet 40 miliardów złotych. Rząd nie podjął decyzji, co z nowelizacją tegorocznego budżetu. Prawdopodobieństwo takiej nowelizacji istotnie wzrosło. Słowa ministra finansów padły na sobotnim posiedzeniu rządu. Relacjonował on wtedy, ile środków udało się znaleźć na walkę ze skutkami powodzi. Ekonomista Marek Zuber podkreśla jednak, że jeśli do nowelizacji dojdzie, to nie przez powódź, bo nie nowelizuje się budżetu dla 2 lub 3 miliardów złotych. Zakładałem, że nowelizacja budżetu w roku 2024 nastąpi, zanim jeszcze pojawił się dramat związany z powodzią. I głównie nie wierzyłem w te dochody VAT-owskie, które miały być osiągane. Dochody z VAT-u są niższe niż przewidywał to rząd. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk podaje wyliczenia, jakie w Sejmie miały paść z ust jednego z wiceministrów rządu. Wskazują one na ogromną dziurę budżetową. Dochody budżetu państwa będą niższe o 40 miliardów złotych niż zaplanowano. I według polityka opozycji ma to także związek z CIT-em. Do głównych płatników tego podatku należały spółki Skarbu Państwa. Największa spółka Orlen w tamtym roku odprowadziła do budżetu państwa 70 miliardów złotych w postaci podatków. To było ponad 12% wszystkich dochodów budżetu państwa. W tym roku, na co wskazują dane podane przez Orlen, jego zyski w pierwszych 2 kwartałach gwałtownie spadły. Spółka poniosła m.in. koszty zamrożenia cen energii. Witam państwa na nietypowym w sensie terminu posiedzeniu rządu. W trakcie sobotniego posiedzenia rząd przyjął budżet na rok przyszły. Projekt jest już w Sejmie. Deficyt, jaki został zaplanowany, sięga blisko 290 miliardów złotych. W budżecie została uwzględniona powódź. Rząd pomocą dla powodzian próbuje argumentować obcięcie środków na Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej i Kancelarię Prezydenta. Czyli mówiąc kolokwialnie, tak zwane święte krowy, czyli to są te podmioty, którym minister finansów, wobec których minister finansów nie ma uprawnień do zmian w ich budżetach. Takie uprawnienia mają posłowie i w Sejmie przekonywać chce ich do tego premier Donald Tusk. Żadna z tych instytucji, która ma utracić środki, nie jest kontrolowana przez władzę. Akurat to jest Sąd Najwyższy, akurat to jest IPN, akurat to jest Kancelaria Prezydenta. Dziś to jest zabieg PR-owy, zabieg polityczny. Kancelaria Prezydenta już w tym roku oddała na pomoc powodzianom 3 miliony złotych. Polska w sytuacji, gdy jej deficyt gwałtownie rośnie, znalazła się pod lupą Brukseli. Została objęta procedurą nadmiernego deficytu, ale według ekonomisty Marka Zubra na razie tego nie odczujemy. Jeżeli w listopadzie uzgodnimy tą strategię ograniczania narastania długu wynikającą z procedury nadmiernego deficytu, to tak naprawdę na poważnie zaczniemy to robić dopiero w roku 2026. Budżet musi zostać uchwalony najpóźniej w styczniu.